Często w naszym życiu chcemy mieć odpowiedź na już. Czy mam wybrać taką pracę, czy inną? Czy podjąć taką decyzję, czy inną? Jednak dzisiejsze czytanie z Dziejów Apostolskich przypomina nam o procesie rozeznawania. Że czasem trzeba dać sobie czas na modlitwie, rozważyć to, co się dzieje w sercu i we współpracy z Bogiem i Kościołem, poszukać nie tyle odpowiedzi najbardziej dla mnie wygodnej, ale tej, która może przynieść mi prawdziwe szczęście, która będzie kolejnym krokiem na drodze ku zbawieniu. I czasem, choć przyjdzie nam z tego powodu cierpieć dla imienia Jezusa, to będziemy potrafili się ucieszyć tym, bo zobaczymy, że Jezus jest naprawdę bardzo blisko nas. Pan Jezus bardzo często zaskakiwał apostołów. Ciągle byli niejako pół kroku za Nim. On doskonale wiedział, czego chce i co miał uczynić, tak jak słyszymy to w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. Apostołowie często sobie z tym nie radzili. Może mieli do Niego zarzut, że gdyby wcześniej wiedzieli o tym, że chce nakarmić taką rzeszę ludzi, poszliby i zrobili zakupy. My często działamy podobnie. Boimy się tego zaskakiwania przez Pana Jezusa, bo lubimy chodzić swoimi utartymi ścieżkami. A jeśli Jezus nas zaskakuje, to możemy być nawet troszkę z tego niezadowoleni, bo wydawało nam się, że to, co my myślimy, będzie lepsze dla nas. Pozwól się zaskakiwać Jezusowi, bo On da Ci o wiele więcej, niż potrafisz sobie nawet tego wyobrazić. Dla Niego Twoje życie jest tak ważne, że po prostu lubi Cię zaskakiwać, bo Cię kocha i chce dla Ciebie jak najlepiej. Podoba Ci się to, co robimy? Zostaw lajka lub komentarz.